Słuchaj, Damian, otrzymaliśmy reprymendę z PKC-u, żeby trochę się przyspieszyć, więc krótko, jaki plan na tegoroczną edycję rajdu? Plan? No zawsze plan jest taki sam, wygrać, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, będziemy trzymać kciuki i powodzenia jutro na trasie rajdu. I jeszcze dzisiaj na Super OS-ie, a właśnie jaki plan? Bardziej bokami czy do przodu? A raczej do przodu, raczej do przodu, a zobaczymy, co wyjdzie. Dokładnie, powodzenia!
Podsumowanie rajdu. No rajd był udany dla nas teraz, ten rajd. Myślę, że dobry prezent Pawłowi udało się zrobić. W sumie razem zrobiliśmy mu dobry prezent urodzinowy. No jechaliśmy w miarę czysto, szybko, jedna tam przygoda była. No i myślę, że jest okej. Okay. Duże podziękowania należą się serwisowi naszemu i Robertowi opony do sportu za idealny dobór opon. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. 6. rajd Żorsko-Mikołowski na pewno zagości także w Żorach i w Mikołowie w przyszłym roku. I myślę, że to chyba najcenniejsza informacja. To prawda. Słuchajcie, zawodnicy, kibice i dziennikarze, brawa dla pani Ani, słuchajcie, bo obiecała publicznie. Wszyscy jesteśmy świadkami, że będzie 6. rajd Mikołowsko-Żorski już za rok. Wielkie brawa. Brawa także dla Damiana Kostki i Pawła Pochronia. Według nieoficjalnych wyników drugie miejsce w 5. rajdzie Mikołowsko-Żorskim. Damian Kostka, Paweł Pochroń, druga załoga, pierwszy rajdowych samochodowych Mistrzostw Śląska. No i tak jak mówiłem, bardzo zacięta walka, stracili dosłownie 4 sekundy do zwycięzców. Na zwycięzców trochę poczekamy, bo jechali w dalszej kolejności, jeśli chodzi o listę startową. No ale mamy nadzieję, że jak najszybciej znajdą się tutaj na mecie i będziemy mogli razem z nimi świętować. Zwycięstwo, drugie miejsce, trzecie miejsce, no i kolejne. Damian Kostka, Paweł Pochroń, druga załoga 5. rajdu Mikołowsko-Żorskiego według nieoficjalnych wyników klasyfikacji generalnej. Drugą załogę o nieco ponad 4 sekundy, no mgnienie oka tak naprawdę. No, brawo, także, drodzy Państwo! Drodzy Państwo, jeżeli można, proszę o wielkie, wielkie brawa dla tych 3 załóg, bo naprawdę sprawili wspaniałe widowisko sportowe i te wyniki, które są rzeczywiście no prawie że identyczne, tam są sekundy różnicy, to naprawdę świadczą o tej pięknej sportowej walce, także wielkie...